Tegoroczne Dni Wąbrzeźna przeszły już do historii. W dzisiejszym programie lokalnym pokażemy, co działo się w piątek, sobotę i niedzielę w ramach Święta Miasta. A działo się naprawdę wiele. Anna Więcławska, witam Państwa równie gorąco, jak w ostatnich dniach wita nas piękne słońce. Pogoda dopisywała także podczas Dni Wąbrzeźna. Sobotę na Podzamczu postanowiły spędzić liczne grupy wąbrzeźnian. I to właśnie pierwszą część relacji z tego popołudnia w amfiteatrze pokażemy dziś po wiadomościach. A rozpoczynamy od informacji z ratusza, w których skrót wszystkich wydarzeń w ramach Święta Miasta. Podczas Dni Wąbrzeźna przewidziano mnóstwo atrakcji. Pierwszą z nich w piątkowy poranek były warsztaty z robotyki. Dzieci od zerówki do klas trzecich same budowały roboty, przy pomocy których później odbyły się zawody. Młodsze grupy robili te małe roboty, a my wyścigowaliśmy się. Mieliśmy takie wyścigi i pan nas nauczył, jak się obsługiwać takimi, no powiedzieć, małymi robotami. Pan prowadzący zajęcia jako dziecko lubił zabawę klockami Lego. To zainteresowanie i wykształcenie informatyka pomogło w zrealizowaniu niespotykanego pomysłu. Ja pierwszy raz jestem w takich warsztatach, bardzo mi się podobało. Dwa razy ja z moją drużyną wygraliśmy. Dostaliśmy takie naklejki. Rozmawialiśmy z panią na temat robotów i po prostu jeszcze uczyliśmy się, jak obsługiwać takie autka roboty. Dzieci z entuzjazmem wyrażały zadowolenie z tego typu warsztatów, które łączyły zarówno formę nauki, jak i zabawy. Mi się podobały te warsztaty, bo można było zobaczyć roboty, pościgać się z różnymi klasami robocami. Było bardzo fajnie, można było zobaczyć roboty, można było zobaczyć, jak się je steruje, jak się je robi. Warsztaty takie oprócz zabawy kierują uwagę dzieci na nauki ścisłe, które w przyszłości mogą stać się potencjalnym kierunkiem ich edukacji. Warto swoją pasję zaszczepić w młodych sercach, po to, żeby mieć lepszych inżynierów, w Polsce mieć lepsze drogi, lepsze konstrukcje, więc dzieciaki w tym momencie stają się takimi małymi inżynierami, tak? Próbują zmierzyć się z mini inżynierią. Uczestnicy poprzez zabawę budują i programują roboty z klocków Lego, a wyścigi uczą ich pracy w grupie oraz zrozumienia, że zwycięstwo nie jest najważniejsze. Kolejnym wydarzeniem w ramach Dni Wąbrzeźna była ósma już edycja konkursu wiedzy o Wąbrzeźnie i Polsce. To propozycja skierowana do uczniów zerówek z Wąbrzeźna. Gospodarzem konkursu po raz kolejny było Przedszkole Miejskie Bajka. Powiedz, co to za Neptuna. W Szranki w konkursie stanęło 10 trzyosobowych drużyn. Zanim jednak nadszedł dzień zmagań, uczestnicy musieli poświęcić sporo czasu na przygotowania. Mówiliśmy o Polsce. O czym na przykład? Jakie są góry? Dzieci przygotowywały się także w domach pod czujnym okiem rodziców, a przygotowania te dotyczyły nie tylko wiedzy. Jak dzisiaj się przybierałam? Jak mama zastanawiała się, jaką spódniczkę mi ubrać, tą czy tą? I wybrała tą. Mama mi czytała, ja odpowiedziałem zawsze. A na jaki temat? No na przykład zabytki Warszawy, tam różne tak to. Trzeba było także dobrze znać zabytki i historię Wąbrzeźna, bo także tej tematyki dotyczył konkurs. Dzieci przygotowywały m.in. plakaty z charakterystycznymi punktami w Wąbrzeźnie. Wiele emocji wzbudziła także konkurencja polegająca na rozpoznaniu najpopularniejszych polskich zabytków. Pomnik Mikołaja Kopernika. Brawo, bardzo dobrze. A gdzie się ten dzień znajduje? W jakim mieście? No, w jakim? W ostatecznej klasyfikacji w konkursie zwyciężyła reprezentacja grupy Misie. Drugie miejsce zajęły zajączki, a trzecie pszczółki. Wszystkie trzy grupy reprezentowały Przedszkole Miejskie Bajka. Kolejne zmagania odbyły się w Szkole Podstawowej nr 3. Zgodnie z tradycją placówka zaprosiła na międzyszkolny konkurs historyczny z dziejów miasta Wąbrzeźna. Wzięli w nim udział uczniowie klas szóstych reprezentujących obie wąbrzeskie podstawówki. Ja po prostu lubię historię, a najbardziej interesuje mnie historia naszego zamku. No i także
żeby mieć ocenę z historii lepszą. Zanim uczniowie przystąpili do rozwiązywania konkursowych zadań, obejrzeli występ czwartoklasisty z Trójki, który miał za zadanie rozładować emocje. 11 lat temu przyszedłem na świat. Chodzę do Trójki, którą każdy zna. Uczyła się w niej mama. Tak. Uporządkowanie wydarzeń w kolejności chronologicznej czy podanie dat opisanych wydarzeń to zadania, z którymi mieli zmierzyć się konkursowicze. Jeszcze przed wejściem do sali opowiadali nam, że najwięcej trudności sprawiają im właśnie daty i historyczne początki Wąbrzeźna. No właśnie dużo jeszcze dat do nauczenia i postaci historycznych, takich właśnie ważnych wydarzeń, ale dużo tego strasznie. Mieliśmy zajęcia z panią od polskiego i od historii naszą. Mieliśmy zajęcia zorganizowane, ale też mieliśmy do domu zadawane na przykład. I mieliśmy książki, musieliśmy się po prostu uczyć też w domu. I strasznie dużo pracy z internetem. No. Samodzielnej? Tak. W konkursie zwyciężył Jakub Ratajczak ze szkoły podstawowej nr 2. Drugie miejsce zajął Jan Pyć, również z Dwójki, a trzecie Bartosz Krzyżanowski ze szkoły nr 3. W obchodach Święta Miasta nie mogło zabraknąć inicjatyw Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej. Placówka zorganizowała 14. już edycję powiatowego konkursu literackiego Wąbrzeźno – Moje miejsce na ziemi i 5. edycję konkursu krasomówczego. Po ślubie udali się do Argentyny, na podróż po ślubie. Jednak obydwoje wyobrażali sobie pobyt tam nieco inaczej. Joachim opuścił Katarzynę i wyruszył do Stadiny Kolejnej. W tym roku na konkurs literacki wpłynęło do biblioteki 37 prac konkursowych. To było głównie za namową nauczyciela języka polskiego, ale jak potem już zacząłem pisać, to jednak tak bardzo mi się to spodobało i mogłem się wykazać. A wykazać można było się w dwóch tematach. Jak to dawniej u nas bywało, czyli prace dotyczące obrzędów świątecznych, tradycji życia rodzinnego i społecznego oraz w temacie Dwójka za 100 lat związany z jubileuszem Szkoły Podstawowej nr 2. Swoją wizję placówki w następnym wieku przedstawiła m.in. Oliwia Fabrykiewicz. Pisałam, że będą różne akwaparki, że będą specjalne kąciki dla dzieci, dla dziewcząt, dla chłopców. Będą zamiast nauczycieli będą hologramy i będą różnego rodzaju rzeczy, które będą nam umilać czas spędzony w szkole. Oliwia wraz z dwójką gimnazjalistów, Łukaszem Zaleśkiewiczem i Angeliką Becker, została wyróżniona nagrodą burmistrza za pracę na ten temat. Nagrodę starosty za opisanie Dwójki za 100 lat otrzymali natomiast Karolina Kniter, Szymon Rzeczewski i Martyna Meka, to licealiści z Wąbrzeskiego Ogólniaka. Z kolei w temacie jak to dawniej u nas bywało, laureatami nagród burmistrza zostali gimnazjaliści Katarzyna Plewa, Karolina Sołowiej i Martyna Będziechowska. Nagrody starosty powędrowały natomiast do trzech licealistek, Edyty Ziorkowskiej, Mai Chrzanowskiej i Katarzyny Malinowskiej. Poza tym za pracę na oba tematy przyznano szereg wyróżnień. Myszkownik książę młody, który szukał urodziwej żony. Wręczenie nagród przeplatały opowiadania wygłaszane przez uczestników konkursu krasomówczego. W tym roku lokalne historie pięknym językiem przybliżało nam 9 uczestników. Nagrodę specjalną za zachwycającą formę przekazu otrzymał Bartłomiej Zaleśkiewicz. Nagrodę starosty Aleksandra Góralska, natomiast nagrodę burmistrza Maja Chrzanowska. Wyróżnienia specjalne przyznano Jagodzie Szfulińskiej. Wszyscy są uczniami liceum ogólnokształcącego w Wąbrzeźnie. Komisja wyróżniła także dwoje uczniów ze szkoły podstawowej nr 3, Jonasza Celmer i Anię Laskowską. W wąbrzeskich opowieściach o wielkich Polakach to zdecydowałam, że właśnie dzisiaj będę miała okazję przedstawić Państwu tę niezwykle ciekawą postać. W ramach Dni Wąbrzeźna na boisku Orlik odbył się turniej piłki nożnej. Zawodnicy z zażyłością wyrażali chęć zwycięstwa i przygotowanie. Gram od 5 lat. Lubię, ponieważ zainteresował mnie ten sport, gdy piłkarze biegają po boisku i strzelają bramki. Urodziłem się ogólnie w takiej rodzinie piłkarskiej. Tata grał, bracia też. Jakoś poszło w geny i też zacząłem grać. Gram już od 5 lat. Gram to w Unii Wąbrzeźno, miejskim klubie i jest dobrze. Predyspozycje to jednak nie wszystko. Oprócz talentu i niejednokrotnie wieloletnich ćwiczeń, dla młodych piłkarzy ważne jest posiadanie wzorca, z którego mogą brać przykład. Moim idolem jest Cristiano Ronaldo i go lubię za styl gry. Moim ulubionym bramkarzem jest Iker Casillas. Wzoruję się na nim, ponieważ po prostu uwielbiam go.
Ci, którzy go znają, już nie muszą mówić za co. Najlepsza okazała się jednak drużyna z Kowalewa Pomorskiego, wyprzedzając w turnieju zawodników z Wąbrzeźna i Nowej Wsi Królewskiej. W piątek 6 czerwca ponad 70 młodych pływaków wystartowało w 8. memoriale imienia Pawła Buńczyńskiego. Tym razem zawody rozgrywane były o Puchar Burmistrza, jednak oprócz nagród meetingowi przyświecały inne cele. Dzieci mają możliwość porównywania i zdobywania swoich umiejętności, w jaki sposób na co dzień po prostu ciężko pracują, żeby efekty na zawodach dzisiaj były bardzo widoczne. Przez ciężką pracę mamy na myśli częste i intensywne treningi, na których najmłodsi oswajają się z wodą i doskonalą poznane style pływackie. Treningi pływackie mamy 4 razy w tygodniu. Bardzo lubię pływać, bo to fajny sport. Bardzo lubię wodę, lubię pływać, najbardziej lubię pływać kraulem. Dzięki doskonaleniu jednej techniki i systematyczności można osiągnąć sukcesy i stanąć na podium. Nasz rocznik był podzielony na 2 części i ja w drugiej części miałam 1 miejsce, a tak ogólnie to mam 2. Oprócz 3 dziewczyn, które zajęły 3 pierwsze miejsca, w swoich kategoriach wiekowych wygrały Marta Mądry, Oliwia Niemyt, Natalia Dulska, Weronika Onyszuk i Aleksandra Stankę. Wśród chłopców natomiast najlepszymi okazali się Kacper Garbarczuk, Tomasz Niemyt, Jan Neumann, Marcin Welter, Michał Szlak, Mikołaj Fiałkowski oraz Wiktor Czerwiński. Zawody w miejskiej pływalni były także okazją do zapytania sportowców o zajęcia, w jakich brali udział podczas wyjazdu do ZIKE. Głównie sport, ale też turystyka. W pierwszy dzień byliśmy w muzeum i na zamku, a w drugi cały dzień sportowy. Turystyka obejmowała zwiedzanie Muzeum Starych Pojazdów oraz Zamek Ludwika XIII. Część sportowa to liczne potyczki na stopie towarzyskiej. Rekreacyjne, piłkę nożną, siatkówkę, piłkę ręczną i koszykówkę. Choć wiele dni spędzili w podróży, to wrażenia, jakie im towarzyszyły, były bardzo pozytywne. Wśród wielu piątkowych atrakcji swoje wydarzenie mieli także harcerze. Spotkali się na pierwszej edycji turnieju sportowego drużyn harcerskich, który odbył się w szkole podstawowej numer 2. Zabawa, a nie rywalizacja. Taki cel przyświecał uczestnikom piątkowych zmagań. Te rozgrywki harcerskie będą polegały na różnych dziedzin sportowych. No na przykład granie w siatkę, w nogę i różne. Uroczystego otwarcia turnieju dokonała wicedyrektor dwójki Katarzyna Wąż. Później wszyscy zgromadzeni obejrzeli krótki występ grupy tanecznej i rozpoczęto rozgrywki. Tak jak zakładano, podczas wykonywania zadań najważniejszy był uśmiech, dobra zabawa i głośny doping. W tym samym czasie na placu Jana Pawła II miłośnicy staroci mogli wypatrzeć przeróżne cudeńka, które zdołałyby uświetnić wystrój każdego domu lub poszerzyć swoją kolekcję na przykład monet, a pasjonatów numizmatów nie brakowało na jarmarku. Wartość nabywcza monety było bardzo, to jest ważne, bo monetę może mieć każdy, kupić ją sobie, bo to tam parę groszy wyda, parę groszy lub kilkaset złotych lub kilkaset tysięcy, zależy kto co zbiera, ale wiedza o monecie moim zdaniem jest najważniejsza. Wiedzy tej panu Lisowskiemu nie brakowało. Bez końca mógłby opowiadać o cennych nabytkach, jakie posiada, tak jak moneta wydana z prośby Australijczyków na cześć narodzonego w Polsce kangura albinosa. Takich perełek nie brakowało na stoisku obok. Tam również uraczono nas ciekawą historią o tych bardziej wyjątkowych monetach. Wiadomo, że Ameryka wydaje tylko ludzi, którzy już nie żyją, nie żyjących ludzi. I ta moneta srebrna była w tym czasie w obiegu i w momencie, kiedy był papież Polak w Stanach Zjednoczonych w 1979 roku, Polonia amerykańska wystosowała prośbę do banku amerykańskiego, żeby zdobyć tak zwaną przebitkę. Monet takich jest jedynie 400 na całym świecie i
jedną z nich można było nabyć na wąbrzeskim jarmarku. Tyle z atrakcji dla dorosłych. Dzieci natomiast zainteresowano ogromną grą terenową rozstawioną na rynku. W ramach projektu Człowiek, Środowisko, Integracja, kampania promocyjna i informacyjna dotycząca obszarów Natura 2000 na terenie województwa kujawsko-pomorskiego, Wąbrzeźno odwiedziło mobilne stoisko ekologiczne zwane Tiliobusem. Kolejnym przystankiem, którego nie mogło zabraknąć podczas imprez, były pikniki rodzinne w gimnazjum nr 1 oraz przedszkolu Bajka. Na tym pierwszym nie zabrakło pokazu sztuk walki, śpiewu czy występów. Będą tutaj, tak trochę się też zareklamuję, bo ponieważ będą atrakcje, będą gry i zabawy z drużyny harcerskiej, która jest tutaj w gimnazjum. To jest 60. WDS Eventyr i jest też dużo występów wokalnych i właśnie różnych scenicznych. No i jest też kącik gastronomiczny. Oprócz tego pokaz chemiczny i pierwszej pomocy. Jedną z ciekawszych atrakcji było przedstawienie drużyny harcerskiej. Przedstawialiśmy zemstę Aleksandra Fredrego, to znaczy wybrane fragmenty zemsty. W humorystyczny sposób skupili na sobie uwagę wszystkich obecnych. Równie szeroką publiczność zgromadził 12. festyn rodzinny w przedszkolu miejskim Bajka. My czekamy, abyś z nami chciał zabawić się. Piosenki, występy, konkursy. Te i wiele innych atrakcji uświetnił występ Teatru Baśka, który już niejednokrotnie umilał czas wąbrzeskim przedszkolakom. Aktorzy oprócz występu zapraszali Milusińskich do zabawy. Ogrom oferowanych atrakcji wszystkim się podobał. Korzystałam z huśtawek, jest fajnie i fajny był Teatr Baśka. Podoba mi się na pikniku rodzinnym, dlatego że mogę z moją mamą spędzać dużo czasu. Czas trzeba było dobrze rozplanowywać, bo ilość zabaw dawała najmłodszym szeroki wybór. Na Pchlim Targu dostępne były liczne zabawki czy książki. Dzieciom malowano twarze, a niedaleko był dostępny także paintball. Na razie tylko te strzelanie do zająca, ale specjalnie to zrobiłam, ponieważ uwielbiam strzelać. Ale jestem tutaj, bo muszę. Jak widać, przymus zamienił się w przyjemne spędzanie czasu z rodziną. Tego dnia festyn był ostatnią z atrakcji przewidzianych dla dzieci. Zwieńczeniem piątkowych obchodów Święta Miasta było otwarcie wystawy w Wąbrzeskim Domu Kultury. W galerii WDK zawisły obrazy warszawskiego artysty Andrzeja Sobczyka, odznaczonego w 2013 roku medalem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, zasłużony dla kultury polskiej. Wąbrzeźno – miasto w trzech kolorach. Taki tytuł nosi wystawa Andrzeja Sobczyka w WDK. Jest to już 35. ekspozycja artysty. Pokazuje na niej 14 obrazów na płótnie i 6 kartonów, których głównym tematem jest miasto. Jak mówi, jest w Wąbrzeźnie zakochany, a najbardziej inspirują go budynki secesyjne. Tych elementów secesji jest coraz mniej. To jest to, co mnie w tym mieście zafascynowało, ta secesja, te resztki secesji. A poza tym Wąbrzeźnianie, jak widzę, oni głównie patrzą w chodnik. A to, co jest najpiękniejsze, to jest na górze. Przygotowanie tej znaczącej ekspozycji zajęło autorowi 2 lata. Prace te doceniły osoby, które odwiedziły wernisaż. Zachwyt widoczny był przy każdym dziele. Jest bardzo fajna kolorystyka. Mi się bardzo podoba. Są kontrasty temperaturowe, które urzekają. Nie ma co się oszukiwać. Odczuwam tutaj dużo poezji, baśniowości, fantazji. Świetnie pokazana jest rzeczywistość, zdeformowana, ale jednocześnie daje się wyczuć, co artysta przeżywał. Wystawa Andrzeja Sobczyka, nad którą patronat honorowy objął marszałek województwa kujawsko-pomorskiego Piotr Całbecki, będzie czynna w galerii WDK do końca lipca.
koniecznie trzeba tu przyjść, żeby zobaczyć, jakiego formatu artystę mamy okazję gościć. Artystę, który potrafi pięknie, realistycznie odzwierciedlić nasze miasto, ale również pokazać je w tym wymiarze abstrakcyjnym. Dla fanów twórczości artysty, ale także dla wszystkich zainteresowanych malarstwem, WDK ma jeszcze jedną propozycję. Malarski plener. Odbędzie się on od 22 do 24 sierpnia i będzie już drugą okazją do rozwijania się pod okiem Andrzeja Sobczyka. W ubiegłorocznym plenerze wzięło udział 7 osób. Mam nadzieję, że również w tym roku skorzystają z tej, no nie ukrywajmy, niebanalnej oferty jednostki i zdecydują się przyjść, wziąć udział i jeszcze dodatkowo wzbogacić swoją wiedzę w tym zakresie. Uważam, że warto, bo ja chcę pokazać uczestnikom inne spojrzenie, inne podejście do pejzażu, do architektury. Zapisy na plener przyjmowane są w dziale animacji kultury pod numerem telefonu 56 688 1727 wewnętrzny 24. Liczba miejsc jest ograniczona. Kolejnego dnia grafik Dni Wąbrzeźna otworzył się nad Jeziorem Zamkowym. Do zawodów spławikowych o Puchar Burmistrza stanęło 22 wędkarzy. Zgodnie twierdzili, że ryba tego dnia brała, ale szczęściu warto jest dopomóc wiedzą. W szkółce na przykład uczymy się robienia przepłonów, wymiarów ryb. Łapiemy normalnie nad jeziorem ryby. Pokazuje pan nam Marcin, co trzeba i jak zrobić. Większość młodych wędkarzy swoją pasję wzięło jednak od ojca, który od najmłodszych lat starał się zaszczepić bakcyla do łowienia w dziecku. Zabierał mnie na ryby, no i od tamtąd się zaraziłem. Potem zaprowadził mnie na szkółkę i tam się nauczyłem podstaw i dalej się rozwijam. Pasja zaczęła się dzięki temu, że tata zaczął mnie zabierać na ryby, a już wędkarzem jestem prawie 9 lat. Łukasz w kategorii juniorów zajął trzecie miejsce. Przed nim na miejscu drugim uplasował się Jędrzej Noskiewicz, na pierwszym natomiast Eryk Noskiewicz. Wśród seniorów zwyciężył Bartłomiej Lewandowski. W tym samym czasie w zespole szkół zawodowych rozpoczęto turniej tenisa stołowego. Choć frekwencja nie dopisała, nie zabrakło zdrowej rywalizacji, medali i upominków. Urząd miasta znalazł drobne pieniążki na to, żeby zachęcić do udziału jak największej ilości młodzieży, no i dorosłych. Myślę, że będzie fajnie w sportowej rywalizacji. W rozgrywkach udział wzięły zarówno dzieci reprezentujące szkoły, jak i dorośli. Ci młodsi zapaleńcy już teraz ostro trenują, aby przygotować się do tego typu zawodów i w przyszłości nie mieć sobie równych. Często trenuję, żeby mieć lepszy refleks i wygrywać. W szkole mamy turnieje i mamy turnieje ping-ponga stołowego i gramy z różnymi kolegami i koleżankami. Cięższy trening czekał uczestników, którzy zgromadzili się na stadionie. Aby więc relacjonować kolejną atrakcję w ramach Dni Wąbrzeźna, przenosimy się teraz na stadion Miejskiego Klubu Sportowego Unia, gdzie 13 drużyn z Ochotniczych Straży Pożarnych zmierzyło się w 8 powiatowych zawodach sportowo-pożarniczych. Uroczystym wprowadzeniem zastępów rozpoczęły się zmagania, które zorganizował Zarząd Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych oraz Wąbrzeska Komenda Powiatowej Straży. To właśnie strażacy z państwówki sędziowali i czuwali nad właściwym przebiegiem zawodów. Symbolicznego otwarcia rywalizacji dokonał starosta Wąbrzeski. Powiatowe zawody sportowo-pożarnicze ogłaszam za otwarte i życzę, tak jak powiedział druh prezes, udanej, wspaniałej rywalizacji. W takim duchu bardzo, bardzo przyjaznym i sportowym. Wszystkiego dobrego. My podczas zawodów od początku, co oczywiste, kibicowaliśmy drużynie OSP z Wąbrzeźna. To są moje drugie zawody powiatowe? Nie mam.
No i mamy nastawienie, żeby to wygrać. Wszyscy chłopacy są zmobilizowani na maksa, także... Ćwiczyliśmy już, można powiedzieć, 2 tygodnie przed zawodami. Zaczęliśmy codziennie, ćwiczyliśmy sobie tam. W każdym razie, co nowy ten, to wychodziły jakieś nowe pomysły. A jak będzie, to się okaże dzisiaj. No to zaczynamy. Pierwsza konkurencja, czyli sztafeta pożarnicza 7x50 metrów z przeszkodami ustawionymi wzdłuż bieżni. Strażak musi być szybki, każdy ma do pokonania 50 metrów. Okazuje się, że to no niby niewiele, ale jednak w krótkim czasie trzeba naprawdę się sprężyć, czyli trzeba sprawność mieć fizyczną w nogach, sprawność manualną również, bo tam niektórzy zawodnicy mają za zadanie przypinania odcinków węży, czyli to, co na co dzień robią w działaniach swoich ratowniczo-gaśniczych, czyli przeszkody są generalnie tak niejako zaprojektowane i zbudowane, żeby odzwierciedlały w jakimś stopniu faktyczną sytuację, jaką mogą się strażacy spotkać w działaniach swoich gaśniczych czy też ratowniczych. Wąbrzeska drużyna zakończyła sztafetę z wynikiem 69,79 sekundy. Gdyby nie 5 sekund karnych doliczonych za przekroczenie linii w strefie zmiany, byłby to najlepszy wynik spośród wszystkich 13 drużyn. A tak, sztafetę ukończyliśmy na 5. miejscu. Pełni nadziei na poprawę tej pozycji czekaliśmy na rozpoczęcie kolejnej konkurencji ćwiczeń bojowych. Czyli jak tu Państwo widzicie, na morze za mną motopompa na podejście, węże, sawny, zbiornik z wodą i zadanie. Zadaniem zastępu jest podanie jak najszybsze wody z tego zbiornika na 2 linie gaśnicze. Oczywiście nie jest to tak łatwo, jakby się wydawało, bo każdy z zawodników ma swoją czynność, to jest punktowane, skrupulatnie można punkty dostać karne od sędziów, także każdy musi robić to zgodnie z regulaminem. Drużyny przystępują do ćwiczeń bojowych na 2 torach. Wąbrzeźno będzie startować w 6 parze. Emocje w naszej drużynie sięgają zenitu, ale chłopacy znajdują jeszcze czas na wspólne zdjęcie i ostatnie wskazówki. Ustawiają sprzęt na podejście, zakładają oznaczenia i czas przechodzić na linię startu. Tam meldunek sędziemu składa dowódca drużyny. U nas dowódcą jest dziewczyna, Kasia. Jak u nas w drużynie chłopacy słuchają dziewczyny dowódcy? No, słuchają mnie. Nie mogę powiedzieć, że nie. Czują respekt. Chyba tak. I wystartował na torze pierwszym Wąbrzeźno, na drugim Czaple. I do ostatniego... W końcu drużyna rusza do startu. Niestety, szczęście tego dnia nie sprzyja nam tak jak pogoda. Pod wpływem ciśnienia odkręca się smug z sawny i woda nie dochodzi do prądownicy. Wąbrzeźno nie kończy swojego biegu. Na odrobienie strat liczymy w drugim podejściu. Wciąż jest do uratowania dobre miejsce w zawodach. Znowu chwila skupienia, przygotowanie sprzętu i znów stajemy na linii startu. I ponownie wielkie emocje, falstart. To wina drużyny z Czapel, która startuje z nami w parze. Kolejne podejście i tym razem dobry wynik, 55,47 sekundy. 6 czas na 13 drużyn. W końcu możemy odetchnąć. Zanim jednak poznamy oficjalne wyniki, zaprezentuje się jeszcze młodzieżowa drużyna Ochotniczej Straży Pożarnej z Uciąża. Linia sawna jest już zbudowana, należy ją tylko wrzucić do zbiornika. Dowódca przenosi rozdzielacz ustawiony w miejscu pracy rozdzielaczowego. Łącznik wykonuje takie same zadania jak... W ostatecznej klasyfikacji OSP Wąbrzeźno zajęło 6 miejsce. Wyprzedziły nas drużyny z Czapel, Wielkiego Pułkowa, Pływaczewa, Jarantowic i Myśliwca. Wszystkim 13 drużynom gratulacje złożył burmistrz miasta. Drużyny, które stanęły na podium, otrzymały puchary, medale i upominki. Taka prawidłowość tutaj od pewnego czasu zaistniała, że w sumie nie najsilniejsze jednostki, nie te, które są w krajowym systemie, wygrywają zawody, tylko naprawdę jednostki silnie zmotywowane niejako do działań, do zbiórek. Jeżeli drużyna się spotyka regularnie i ćwiczy, to na pewno osiąga dobry wynik i niekoniecznie to musi być silna straż ochotnicza na terenie powiatu. Może być mniejsza jednostka, ale musi być z duchem i z ikrą. Zespół z Myśliwca, zwycięzca zawodów, już w najbliższą sobotę będzie reprezentować powiat wąbrzeski na zawodach wojewódzkich w Baruchowie pod Włocławkiem. Życzymy powodzenia, a naszym ochotnikom z Wąbrzeźna serdecznie gratulujemy. Oraz medali poproszę.
jedną osobę. Proszę. Przed obchodami na Podzamczu Milusińskich czekała jeszcze zabawa na placu zabaw. Otwarta niedawno wioska Urwisów gościła szersze grono dzieci z okazji zorganizowanego tam pikniku. Że słychać było muzykę i przypomniałam sobie faktycznie, że dzisiaj właśnie mamy święto na naszym placu zabaw, także nie było tej mowy, żeby nie przyjść. Oczywiście przyszłyśmy i mam nadzieję, że będziemy fajnie się bawiły. Oprócz mamy swoją radość z zabawy wyraziła również córeczka Basia. Skakałam w konkursie z balonem. Dla dzieci to oczywista frajda, bo mają bezpieczne, pełne atrakcji, miejsce na spędzanie wolnego czasu i zbliżających się wakacji. Ciągle przychodzę na plac zabaw i się kręcę na karuzeli. Bardzo mi się podoba na tym placu zabaw i najbardziej lubię karuzele. Jak widać, największą popularnością cieszy się karuzela, a dorośli nie kryją ukontentowania, ponieważ nie muszą martwić się, że dziecko bawi się w nieodpowiednim miejscu. My jako rodzice bardzo cieszymy się, że tu powstało takie fajne miejsce, gdzie dzieci mogą naprawdę bezpiecznie i miło spędzać czas. Także bardzo się cieszymy, że tutaj miasto przyczyniło się do tego, że jednak powstał taki piękny, bardzo ładny plac zabaw. Przyszłam tutaj z kuzynem i z kuzynką. Kiedyś mieszkałam na tej ulicy, był plac zabaw, ale niestety później stał się niebezpiecznym. Bardzo się cieszę, że jest taki plac zabaw, jest bezpieczny, jest dużo rzeczy. No i dzieciaki się cieszą, bardzo lubię tu przychodzić z moimi kuzynami. Na ulicy Topolowej dzień minął pod znakiem konkursów i zabaw. Reszta atrakcji czekała wszystkich chętnych na Wąbrzeskim Amfiteatrze. Jaki to głos i na kogo padnie? Pan burmistrz idzie z kwiatkiem i idzie do Pauliny. Kulminacją atrakcji przewidzianych na dni Wąbrzeźna było sobotnie popołudnie na Podzamczu. Imprezę poprowadził brawurowo znany ze szklanego ekranu Karol Strasburger. Jestem w Wąbrzeźnie po raz pierwszy tak naprawdę i pięknie położone miasto nad jeziorami, lasy, także tutaj no, można tylko pozazdrościć mieszkańcom. Bardzo ładny rynek. Wiadomo, że jak zawsze w tego typu miejscach trzeba dużo włożyć pracy w drogi, poprawić niektóre domy, bo to wiadomo, że no, gdzieś to wymaga remontu. Wiadomo, że miasto było spalone kiedyś, więc to tak się wszystko buduje powolutku, ale myślę, że jest fajnie. Jest miły burmistrz, który jest przedsiębiorczy i myślę, że da radę. Pierwszą atrakcją, którą zaproponowali organizatorzy, były przedstawienia o tematyce ekologicznej w ramach konkursu na sztukę teatralną. Zaprezentowały je cztery grupy z obu wąbrzeskich szkół podstawowych, które wygrały eliminację w etapach szkolnych. Występy oceniało jury powołane przez burmistrza. I pierwsze miejsce w kategorii klas od 1 do 3 zajął Szkolny Zespół Teatralny Bajdurek ze Szkoły Podstawowej nr 3, a w kategorii klas starszych Ekoodkrywcy z dwójki. Te zespoły w nagrodę otrzymały bony o wartości 500 zł na wyjazd do teatru. Pozostałe dwa zespoły, Mali Ekolodzy z dwójki i Przyrodnicy z trójki, otrzymały wyróżnienia. Następnie wręczono nagrody w konkursie Zamień odpady na klasowe wypady. Wygrała klasa 5B ze Szkoły Podstawowej nr 3, która otrzymała z rąk burmistrza i prezesa przedsiębiorstwa Ekosystem bon o wartości 2,5 tysiąca złotych. Pieniądze zostaną przeznaczone na sfinansowanie wycieczki ekologicznej. Na scenie amfiteatru wyróżniono także klasę 0A ze Szkoły Podstawowej nr 2 oraz 1A z trójki. To klasy, które zebrały także znaczną ilość odpadów. Zanim na scenie pojawił się pierwszy zespół muzyczny, obejrzeliśmy jeszcze wręczenie nagród za biegi z cyklu Grand Prix Wąbrzeźna. Koncert wędrownych gitar rozpoczął blok muzyczny. Grupa wykonująca znane utwory czerwonych gitar porwała publiczność. Podawcy muzycznych uniesień przyszedł czas na pokaz mody i wybór najpiękniejszej modelki, a później poznaliśmy laureatów tegorocznych statuetek burmistrza. W tym roku w gronie tych, którzy otrzymali te prestiżowe wyróżnienia, znalazło się pięcioro laureatów. Dodajmy jeszcze, że do tegorocznej edycji zgłoszono 12 kandydatów. I tak w kategorii mecenas kultury i sportu statuetka powędrowała do państwa Anny i Bogusława Warżel, właścicieli firmy Veroni.
Zostali oni docenieni za wspieranie finansowe młodzieżowych drużyn MKS Unia, wspieranie miejskich imprez i pomoc przy współpracy z partnerskim miastem ZIKE. W kategorii aktywny obywatel statuetkę otrzymał pan Józef Molczyński, który od 1964 roku działa społecznie w strukturach Ogniska Miejskiego TKKF. Dzięki jego pracy i zaangażowaniu w Wąbrzeźnie zorganizowano setki imprez sportowych, w których wzięło udział tysiące zawodników. Statuetka w kategorii aktywna organizacja powędrowała do 60. Wąbrzyskiej Drużyny Starszo-Harcerskiej Ewentyr, która działa przy gimnazjum nr 1. Choć drużyna istnieje dopiero od 2 lat, to została już doceniona przez Chówiec Toruń. Włącza się w różnego rodzaju akcje charytatywne, obchody świąt państwowych, a w tym roku była współorganizatorem pierwszego Wąbrzyskiego Festiwalu Historycznego. W kategorii lider przedsiębiorczości statuetkę otrzymał Dariusz Dziewięcki, właściciel przedsiębiorstwa działającego w Wąbrzeźnie od 1996 roku. Obecnie firma zajmuje się produkcją elementów i akcesoriów meblowych i zatrudnia około 100 osób. Doceniono rozwój przedsiębiorstwa, m.in. dzięki wykorzystywaniu środków unijnych. I ostatnia statuetka, nagroda specjalna, przyznana przez burmistrza, trafiła do pana Jana Sobolewskiego, 99-latka, weterana II wojny światowej, byłego nauczyciela, a później dyrektora zasadniczej szkoły zawodowej w Wąbrzeźnie. Obecnie pan Jan jest członkiem Związku Nauczycielstwa Polskiego oraz Związku Inwalidów Wojennych i Związku Kombatantów. Tuż po wręczeniu statuetek nadszedł czas na główny punkt wieczoru. Koncert zespołu Milano. Wypełniony po brzegi amfiteatr bawił się do późnych godzin wieczornych. Relacje z sobotniego popołudnia na Podzamczu przedstawimy Państwu w 2 odsłonach. Na pierwszą część, czyli przedstawienie ekologiczne, wręczenie nagród i koncert zespołu Wędrowne Gitary, zapraszamy dziś po wiadomościach. Wręczenie statuetek burmistrza i koncert zespołu Milano pokażemy w programie za tydzień. Doszliśmy wręcz w zaistniałych warunkach, można powiedzieć, dolecieliśmy do ostatniego dnia obchodów Dni Wąbrzeźna, który zamknął piknik lotniczy Kolorowe Niebo. Jak co roku tego dnia całe rodziny zaplanowały wspólne spędzanie czasu w Wałyczyku. Przyszłam tutaj z rodziną i podobali mi się najbardziej lotniarze i nie chciałabym się raczej nimi przelecieć. Również tata czerpał wiele radości z takiej formy wypoczynku. Jest bardzo, bardzo ładnie jest. Samoloty latają. Można przelecieć się całą rodzinką. Jest fajnie. Zarówno wśród młodych, jak i starszych obecnych najwięcej pozytywnych emocji wywołały przeloty motolotni, paralotni, dronów, czy nawet niewielkiego helikoptera. Tego dnia Stowarzyszenie Przedsiębiorców postarało się, aby atrakcji nie zabrakło dla całych rodzin. Przyszłam z mamą na festyn lotniczy oglądać motolotnie. Nie tylko oglądać, ale także przelecieć się motolotnią miał okazję pierwszy ze śmiałków. Na przyszłość to polecam każdemu, żeby każdy się tak przeleciał. Wrażenie niesamowite. Po takim locie można się tym zarazić, bo zazwyczaj osoby, które przychodzą na szkolenie, to gdzieś tam parę lat temu leciały motolotnią, tak się spodobało, jest to sport dla każdego. Odpowiednio do wielkości wrażeń, jakie dostarcza, utworzyła się równie pokaźna kolejka do kolejnych przelotów, z których często trudno jest zrezygnować. Wzięła się pasja taka stąd, że przy łowieniu ryb człowiek myśli o różnych rzeczach, a przy lataniu nie ma żadnego marginesu, tylko jest o lataniu, więc człowiek się inaczej relaksuje, wyłącza się z tego, że tak powiem, codziennego stresu. Każdemu przydałoby się takie oderwanie od rzeczywistości. Nawet dzieci najwięcej uwagi poświęcały każdemu, nawet najmniejszemu ruchowi na niebie, wyczekując pokazowych przelotów.
Dla najmłodszych atrakcje na tym się nie kończyły. Ogromne dmuchańce, przejazdy na kucyku czy wspólna zabawa sportowa z młodymi piłkarzami Unii Wąbrzeźno. Podczas owej zabawy oferowali liczne minigry, slalomy między pachołkami czy nauki sztuki bramkarstwa. Dla tych odważniejszych był żywiołowy pokaz tańca, w którym chętni mogli uczestniczyć, czy konkurs, podczas którego nie jeden dorosły połamałby sobie język. Mimo to dzieci sprostały zadaniu. Wierzę na wieży i nie wierzę, że na wieży leży duży jeż. I było to ostatnie z wydarzeń w ramach Dni Wąbrzeźna. O podsumowanie całego cyklu imprez poprosiliśmy burmistrza Leszka Kawskiego, bo to właśnie ratusz był organizatorem Święta Miasta. Jesteśmy właściwie... Trzeci dzień trwa Dni Wąbrzeźna, pierwszy piątek, wiele imprez w szkołach, naszych jednostkach kultury, bardzo ciekawych konkursów, pikników rodzinnych, uczniów, grona pedagogiczne. Bardzo sympatycznie minął piątek, sobota również, bardzo wiele imprez. Zaczęliśmy od rana, od zawodów powiatowych strażackich, 13 drużyn, bardzo fajna impreza, plac zabaw, takie uroczyste otwarcie, piknik dla dzieci, bardzo wiele osób, dzieciaków z rodzicami, dziadkami, babciami. Później frekwencja przeogromna, no później pod zamek sam, początek tak był trudny, ale coraz więcej osób, przede wszystkim pogoda dopisała i to był wielki nasz atut. No a już na samym koncercie trzeba powiedzieć, że według mojej oceny ponad 2,5 tysiąca, około 3 tysięcy ludzi, a więc bardzo sympatycznie, no jednak nazwisko Karola Sturzburgera przyciągnęło ludzi, tak, no zespół Milano również, wędrowne gitary, uważam, perfekcyjnie zaśpiewały, no to co słyszałem w ogóle, niektórzy byli bardziej zachwyceni właśnie niż zespołem Milano. Ogólnie bardzo, bardzo fajnie, dzisiaj jesteśmy na pikniku, wielki luz, też widać, że jeszcze ludzie zjeżdżają, tak, jest godzina w pół do czwartej, ale coraz więcej ludzi, no już miejsc brakuje na parkingu. Widzę, że jest wiele tutaj motolotni, jest balon, są samoloty, jest śmigłowiec, więc bardzo, bardzo fajnie, cieszę się ogromnie. Myślę, że trzeba to kontynuować. Ludzie jednak potrafią się bawić, chcą wypoczywać w gronie rodzinnym. To jest ważne właśnie, że możemy być wszyscy razem, tak, z rodzinami, weekend. Super, będziemy na pewno to kontynuować. Teraz przechodzimy do bieżących tematów. W informacjach ze starostwa powiemy o pierwszych zawodach, które rozegrano w nowej strażnicy Państwowej Straży Pożarnej, a także o ostatniej sesji Rady Powiatu. 29 maja na 37 sesji w tej kadencji spotkała się Rada Powiatu. Posiedzenie rozpoczęło się od sprawozdania z działalności warsztatu terapii zajęciowej w roku 2013. Później radni wysłuchali informacji powiatowego inspektora sanitarnego o stanie sanitarnym i sytuacji epidemiologicznej powiatu w minionym roku oraz informacji powiatowego lekarza weterynarii o stanie bezpieczeństwa sanitarno-weterynaryjnego. Ostatnią informację o działalności wygłosił kierownik Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa. Podczas posiedzenia radni podjęli 10 uchwał, m.in. w sprawie zatwierdzenia do realizacji projektu Przez naukę do sukcesu, czy w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny dwóch nieruchomości, jednej na rzecz gminy Miasto Wąbrzeźno, drugiej na rzecz gminy Dębowa Łąka. Następnie radni zatwierdzili sprawozdanie finansowe i sprawozdanie z wykonania budżetu powiatu wąbrzeskiego za rok 2013 oraz udzielili zarządowi powiatu w Wąbrzeźnie absolutorium z tytułu wykonania budżetu. Podczas sesji dowiedzieliśmy się także, że starosta wąbrzeski Krzysztof Maćkiewicz został odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi. To odznaczenie państwowe zostało przyznane staroście za wybitne zasługi dla rozwoju samorządu terytorialnego w Polsce, za osiągnięcia w podejmowanej z pożytkiem dla kraju pracy zawodowej i działalności społecznej. Podczas sesji radni odnieśli się także do zmian w zakresie usług medycznych świadczonych przez nowy szpital w Wąbrzeźnie. Chodzi o likwidację oddziału noworodków i części usług położnictwa. O tym temacie mówiliśmy szerzej w ubiegłym tygodniu. Po raz kolejny mieliśmy okazję odwiedzić nową strażnicę w Wąbrzeźnie dzięki organizowanym tam zawodom. Strażacy reprezentujący 18 komend z całego województwa zmagali się w zaplanowanych konkurencjach. Jest to odzwierciedlenie pracy strażaka. Są to elementy, które każdy strażak przy działaniach wykonuje, czyli wchodzi z wężami do góry na klatkę schodową, wyciąga manekina, który jest jako ofiara z budynku.
ciągnie linię gaśniczą, także granie są to elementy, które na co dzień strażak wykonuje w czasie pracy. Co nie zmienia faktu, że ćwiczenia takie są bardzo wyczerpujące i wymagają odpowiedniego przygotowania. Najwyższy poziom zaprezentowała drużyna z Bydgoszczy, zajmując pierwsze miejsce z czasem 6 minut 18 sekund. Na kolejnych uplasowali się strażacy z Włocławka i Grudziądza. Łomżeźno tym razem nie stanęło na podium, jednak wpływ na to miało wiele czynników. Trochę nie było czasu się przygotowywać, bo dużo imprez najpierw przed oddaniem strażnicy, dużo przygotowań. Też mieli dużo obowiązków przygotować mistrzostwa, no ale myślę, że trochę tam czasu wykrzesali na ćwiczenia. Zobaczymy, jak się zaprezentują. Myślę, że mają czas, będzie spokój, wieża będzie stała, będą mogli ćwiczyć, także myślę, że następne lata będą ich. I tego im życzymy. A wieża do ćwiczeń, która jest pierwszą stacjonarną wieżą w województwie, pozwoliła tym samym na zorganizowanie zawodu Firefighter Combat Challenge. Dopiero powstała tutaj strażnica, niedawno mieliśmy tu otwarcie i obieg dzięki w zasadzie pomysłowości komendanta tutaj miejscowego powstała ta wieża, która jest ważnym elementem, bo bez niej by się tego nie dało zrobić. Jak często? Raz w roku robimy, jeżeli chodzi o mistrzostwa województwa, natomiast nic nie stoi na przeszkodzie, żeby tam powiedzmy sobie w jakiś taki gospodarczy sposób strażacy ćwiczyli u siebie na terenie swoich jednostek. Nową strażnicę przystosowano nie tylko do potrzeb i wygody pracowników, ale skupiono się także na możliwości aktywnego spędzania czasu oraz organizowania tego typu zawodów. Przy takim wysiłku dodatkowym utrudnieniem było pełne umundurowanie wymagane podczas akcji ratowniczych. Specjalne kurtki i spodnie, buty bojowe, hełm czy sama butla tlenowa dodatkowo obciążały zawodników. Najtrudniejsze na koniec jest ściągnięcie tego manekina, ponieważ to kurde wymaga ogromnej siły, gdy człowiek jest w ogóle zmęczony po całej tej konkurencji i ma jeszcze przyciągać tego 80-kilowego bodajże gościa, no to już jest naprawdę... Naprawdę jest bardzo ciężko, nie? Pan Mirosław już po raz drugi został wytypowany do tych zawodów i zgodnie z innymi strażakami za najtrudniejsze uważa przeciąganie manekina na dystansie około 30 metrów. No jak wiadomo, ostatnia część konkurencji jest najcięższa, ponieważ mam do czynienia z manekinem. On waży aż 80 kg i przeciągnąć go taki odcinek to jednak już trochę robi, bo to jednak trzeba wbiec na wieżę i z powrotem. Później jest też młot męczący, na którym niestety dostałem trochę punktów karnych, bo nie można przesuwać. No ale udało się skończyć, myślę, że w miarę dobrym czasem. Intensywnie ćwiczyć pan Patryk będzie mógł z dniem 1 lipca, kiedy to rozpocznie pracę w Komendzie Powiatowej w Łomżeźnie. 4 lata studiowałem w Szkole Głównej Służby Pożarniczej, no i dlatego tu przyszedłem do pracy, bo jeśli te studia się kończy, no to wiadomo, później się podejmuje pracę w tym zawodzie, dlatego... Myślę, że dobrze trafiłem i że będę mógł tu się spełniać zawodowo. Nowy obiekt z pewnością odzwierciedli zaangażowanie i usprawnianie pracy nie tylko nowym pracownikom, a definitywnie odpowiednio przygotuje strażaków do kolejnych zawodów, które już niedługo. 26-28 czerwca będziemy gospodarzem Mistrzostw Świata w Toruniu na nowym rynku. Będzie właśnie też Firefighter Combat Challenge. To ta dyscyplina, która tu się odbywa, ale jeszcze jest towarzysząca, jest taka główna jakby dyscyplina, to jest TFA, gdzie no, potrzeba od starego rynku do nowego rynku. Także zapraszam wszystkich na tę imprezę, bo będzie co naprawdę oglądać. Każda impreza strażacka warta jest uczestnictwa. Przypomina obecnym, że zawód ten to narażanie życia dla ratowania innego. Teraz w naszych wiadomościach zabieramy Państwa poza teren powiatu wałbrzyskiego. Odwiedzimy niezwykłe miejsce. W niewielkiej miejscowości Szumiłowo, oddalonej o 2 km od Radzynia Chełmińskiego, działa Galeria Sztuki. Ale jest to galeria inna od wszystkich, ponieważ ulokowano ją w stodole, a ludzie, którzy ją stworzyli, fascynują się sztuką współczesną. Przede wszystkim chciałem podziękować wszystkim za przyjęcie, zaproszenie i przybycie. Bo żeby Was tutaj nie było, to komu to było potrzebne. Także miło Was tutaj widzieć. Serdeczne dzięki, że znaliście chwilę czasu. Czy przyroda może być dobrem ogólnym? Takie pytanie zadali sobie i swoim gościom artyści, którzy zaprosili nas w minioną niedzielę na wystawę sztuki współczesnej do Szumiłowa, niedaleko Radzynia Chełmińskiego. To tu, w 2010 roku, pan Grzegorz Jarzyński postanowił w swojej posiadłości rodzinnej stworzyć miejsce, gdzie będzie mógł realizować potrzebę piękna. W
stodolem umiejscowił galerię sztuki, w której razem z zaprzyjaźnionymi artystami zrealizował już trzeci wernisaż. Galeria Stodoła to miejsce niesztampowe, niepowielające schematów i wypełnione dobrym duchem. Szukamy formy, która wzbudzi zainteresowanie u przeciętnego Kowalskiego, nie tylko u miłośnika sztuki, bo przecież on też ma prawo do obcowania z tą sztuką, nie tylko wybranie. A że udało się pozyskać artystów, którym też tutaj się podoba, razem pracujemy, tworzymy, to właśnie współdziałanie zaowocowało galerią Stodoła. Tym razem artyści zaprosili widzów do położonego tuż za płotem lasu, aby przypomnieć o relacjach z przyrodą. Czy człowiek współczesny pamięta o Matce Ziemi? Czy potrafi brać z niej proporcjonalnie? Takie pytania wzbudzały poszczególne stacje, do których prowadził dźwięk trąbki. Przed każdą z instalacji współtwórca i komisarz projektu, znany artysta multimedialny Janusz Plota, zapraszał na krótki performance. Przedstawienia artystyczne i instalacje przedstawiające ryby uciekające w panice z wody, ekologiczne drzewo przestrogi czy gniazdo jako inkubator kultury leśnej – to wszystko zmuszało do przypomnienia o nici porozumienia i zrozumienia natury. Mamy to, co mamy. Każdy z nas jest niezadowolony z tego jajka, z tej wody, który pije, z tego chleba, ale sami kupujemy to, tolerujemy to. Rolnicy stosują nawozy, które nie wiedzą, albo wiedzą, albo szybko, bo tanie, łatwo, ale potem no, są zdziwieni, że muszą trafić gdzieś do służby zdrowia, gdzieś tam posiedzieć, tak, oddychać jakimś dziwnym powietrzem. Urozmaiceniem projektu były motywy muzyczne. Powitała nas orkiestra myśliwska, później do uszu dobiegały dźwięki trąbki, skrzypiec, śpiew i w końcu muzyka płynęła z wiolonczeli na środku stawu. Jeśli dodamy do tego wszystkiego malarstwo umieszczone w galerii i smaki Szumiłowa serwowane w plenerze, nie dziwi fakt, że projekt przyciągnął sporą liczbę widzów, oczywiście zadowoloną ze spędzonego w ten sposób popołudnia. Po raz drugi jestem w tym miejscu, ponieważ też jestem związana ze sztuką. Maluję na płótnie od 14 już lat i miałam okazję tutaj uczestniczyć w podobnym spotkaniu, z tym, że no nie było tak tych elementów nowoczesnych, tej sztuki performance. Także jest to dla mnie nowość, spotkać to na żywo. Co ważne, Galeria Stodoła to nie odizolowane miejsce dla artystów. Są oni już integralną częścią społeczeństwa. Współpracują m.in. z miejscową szkołą, gdzie w ramach tegorocznego projektu tworzyli malarstwo ścienne i przekonują, że warto tu przyjeżdżać. Jak widzę mamę, która przychodzi z dzieckiem takim przedszkolnym, szkolnym, bo dziecko chce zostawić ślad albo zostawiło ślad i mama jest zadowolona, że przyszła, zostawiła i szkoła się cieszy z tego, tak? No to warto, tym bardziej, że tak to ja odebrałem moi koledzy, którzy są profesorami z Akademii Sztuk Pięknych, czyli no, mają do czynienia i warto, no przecież przyroda jest rewelacyjna. Więcej informacji na temat Szumiłowskiej Oazy Kultury znajdziecie Państwo na stronie internetowej www.galeriastodoła.pl. Jak zapewnia Grzegorz Jarzyński, istnieją już plany, aby galeria mogła być czynna systematycznie. Chcemy uruchomić taki projekt, w którym byłoby miejsce, w którym będzie to wszystko, co mamy tutaj możliwość obejrzeć, zgromadzone. Byłoby to też takim magazynem dla artystów, którzy mogą tutaj, jak to się mówi, sobie zaparkować swoje prace, a okoliczni mieszkańcy mogliby z tego korzystać i je zwiedzać. Póki co, za 2 lata Galeria Stodoła znów otworzy swoje progi z kolejnym projektem. My jednak zaprosimy jeszcze Państwa na głębszą kontemplację tematu ekologicznego, przedstawionego w niedzielę w Szumiłowie. Szerszą relację z tego wydarzenia pokażemy w jednym z kolejnych programów. Wracamy do Wąbrzeźna. Tydzień temu, 4 czerwca, obchodziliśmy 25. rocznicę pierwszych częściowo wolnych wyborów do polskiego parlamentu. Gro uroczystości z tej okazji odbyło się w całej Polsce. Również w Wąbrzeźnie nie mogło zabraknąć uczczenia tej rocznicy. Inicjatorem uroczystości upamiętniającej 25 lat wolnej Polski był Zarząd Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych oraz OSP w Wąbrzeźnie. Strażacy, podążając za inicjatywą prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, postanowili posadzić Dąb Wolności. Myślę, że będzie rósł i rozwijał się jak nasza straż.
Także cieszymy się ogromnie z licznie przybyłych gości. Cieszymy się z obecności społeczeństwa. No, spełniliśmy po prostu swój obywatelski obowiązek. Jesteśmy strażakami, patriotami. Czuliśmy to głęboko w sercu, więc to zrobiliśmy. Dąb posadzono na skwerze przypływalni miejskiej vis-a-vis siedziby wąbrzeskich strażaków ochotników. W uroczystości towarzyszyli druhom harcerze, przedstawiciele struktur miejskich i powiatowych. Nie zabrakło okolicznościowych przemówień związanych z rocznicą pierwszych częściowo wolnych wyborów. Wielu, wielu zacnych moich przyjaciół o tą wolność walczyło. Dzisiaj ją mamy. Wybory parlamentarne 4 czerwca 1989 roku zostały przeprowadzone w wyniku uzgodnień Okrągłego Stołu. Kandydaci mogli ubiegać się w wolnych i demokratycznych wyborach o 35% mandatów w Sejmie i 100% mandatów w Senacie. I tak w wyniku tych wyborów strona opozycyjna uzyskała wszystkie możliwe 161 miejsc w Sejmie i 99 na 100 możliwych w Senacie. Pozwoliło to na powołanie pierwszego niekomunistycznego rządu, na czele którego stanął Tadeusz Mazowiecki. Na koniec wiadomości przypominamy ubiegłotygodniowe zaproszenie na wystawę motocykli, którą już w najbliższą sobotę organizuje na rynku Wąbrzeski Dom Kultury. Już po raz kolejny na placu Jana Pawła II zagoszczą fani starej motoryzacji. 14 czerwca Wąbrzeski Dom Kultury we współpracy z Pawłem Śliwińskim zaprasza na czwartą wystawę zabytkowych motocykli. Tego dnia na placu Jana Pawła II miłośnicy zabytkowych motocykli będą mieli okazję do obejrzenia unikatowych pojazdów. Unikatowe, wręcz zabytkowe i odrestaurowane pojazdy podziwiać będzie można od godziny 10 do 14. Chętnych zapraszamy i informujemy, że jak zwykle istnieje możliwość zrobienia pamiątki w postaci zdjęć oraz rozmowy na temat danego motoru z właścicielem.